Od startu programu Rolnik szuka żony minęło ponad 10 lat. Każdy z bohaterów miał swoje 5 minut w mediach, ale nie każdy je wykorzystał. Adam Kraśko z pierwszej edycji show, mimo że żony nie znalazł, wciąż odcina kupony od sławy. Jako pierwszy rolnik w historii programu został piosenkarzem, potem bohaterem programu w Polsacie, a teraz wziął się za aktorstwo. Właśnie dostał rolę w popularnym serialu Lombard. Życie pod zastaw. Wiemy, ile zarobił. Kim jest Adam Kraśko? Adam Kraśko to 50-letni sołtys ze wsi Pasieczniki, duże koło Hajnówki. Chłop wielki i o dobrym sercu, ale mimo że Ania, jego kandydatka z programu, wyraźnie chciała zostać jego żoną, coś nie wyszło, a po amorach została tylko piosenka Oj Aniu Aniu, którą Kraśko z powodzeniem śpiewa na swoich koncertach. Kilka miesięcy temu rolnik ostro wziął się za siebie i przeszedł na dietę, odrzucił pieczywo, mąkę, ziemniaki, cukier oraz słodkie owoce i, jak sam mówi, codziennie wskakuje na rower. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Pół roku i minus 46 kg. Mam tyle energii, że mógłbym góry przenosić. Doradziła mi to koleżanka, która specjalizuje się w diecie keto, ale zaznaczam, że jestem też całym sercem za postem warzywno-owocowym dr Ewy Dąbrowskiej, którą bardzo szanuję i znam osobiście, mówi nam Kraśko. Adam Kraśko został aktorem. Na początku lutego odchudzony Kraśko przyjął propozycję od reżysera serialu Lombard. Życie pod zastaw i odebrał scenariusz odcinka z intrygującym tytułem Żona leśnika. Uwielbiam ten serial i zawsze marzyłem, by w nim zagrać. Nauka scenariusza to jednak trudna sztuka i mam nadzieję, że w telewizji wstydu nie będzie, mówi Kraśko. Na planie spotkał swoją dobrą znajomą, Aleksandrę Szwed, w Lombardzie, gra Kalinę, z którą skakał do wody w programie Celebrity Splash. Poznał też bliżej Dominikę Skoczylas, która gra serialową Angelikę. Dziewczyny były niesamowite, bardzo mnie wspierały, podobnie jak producent i reżyser. To było wspaniałe doświadczenie i mam nadzieję, że nie ostatnie. Umówiłem się już ze znajomymi, że wspólnie obejrzymy Lombard. Będzie też z nami pewna dziewczyna, na której bardzo mi zależy. Trzymajcie kciuki! Takim początkującym osobom, jak ja, nie płaci się zbyt wiele. 1000 zł za dzień zdjęciowy to już sukces. Ja dostałem nawet mniej, ale nie narzekam. Sama wyprawa ze wsi do Wrocławia i kontakt z takim aktorem jak pan Zbyszek Buczkowski to było warte miliony, wyznał nam Adam Kraśko.